Yo, yo, z tej strony Ryson, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu They Are Billions. Tak, będziemy sobie dzisiaj znowu zabijać zombiaczki. No i tym razem co? Chyba pójdziemy sobie do więzienia, tak? Tak mieliśmy chyba zrobić. No tak, najpierw misje fabularne, taką mam zawsze zasadę, a później dopiero te misje strategiczne, dlatego że po prostu z tego można dostać coś, punkty badań, no i można się rozwijać. No dobra, no to jedziemy. Ten rozległy kompleks wygląda na stare więzienie, wybudowane pośrodku pustyni, aby uniknąć potencjalnego kontaktu z zarażonymi. Nasi zwiadowcy mówią, że w środku jest ich mnóstwo. Wysłaliśmy dwa lucyfery w celu zlikwidowania zagrożenia, ale zostały natychmiastowo przechwycone. Odbij lucyfery i przeszukaj więzienie. Z pewnością wciąż jest tam wiele antycznych artefaktów. Tak jest, pobawimy się dzisiaj lucyferkami. Czyli jednym słowem będzie ogień. No dobra, ale najpierw trzeba ich odbić, a później dopiero będziemy się nimi bawić. Okej, jest nasz koelus, standardowo idziemy sobie na... O, podchodząc do drzwi wejściowych, słyszysz niski głos z drugiej strony pomieszczenia, który mówi: jest tam kto? Jesteś człowiekiem? Wydostań nas stąd. Wejście jest zablokowane, a zarażeni są wszędzie. Oczywiście, już do was idziemy. Więzienie o zaostrzonym rygorze. Uwaga, alert najwyższego bezpieczeństwa. Wszyscy więźniowie zostali zarażeni. Do zablokowania bramy wejściowej oraz bocznych korytarzy wykorzystano ładunki wybuchowe. Okej, dobra, lecimy sobie teraz w takim razie na zewnątrz. Najpierw ogarniemy temacik, tak jak zwykle. Dobra, chodźcie najpierw tutaj. Tak, na pustyni widzimy sobie kaktusy. Kiedyś pamiętam, były takie napoje, nie wiem czy jeszcze są niby z kaktusa. Ciekawe, czy to jeszcze jest. Jestem ciekawy naprawdę, czy to było robione z takiego prawdziwego kaktusa, czy to jakieś tam, wiecie, czy to jakaś ściema. Czy to tylko miało jakoś przypominać smak, chociaż no dziwne, pić kaktusa, nie? No wiem, że to słodkie było, pamiętam. Dobra. No jest tu tego trochę niestety. Tu jest jakaś skrzyneczka, widzę. Troszeczkę oddalę może widok. Dobra, chodźmy może na górę. Wezmę sobie, zobaczę co tu jest. Może jakieś granaty czy coś. Nie, 30 punktów badań też może być. Oczywiście, z wszystkiego się cieszę. Przynajmniej będzie trochę mniej do szukania. No okej. No niestety, trochę tutaj tego jest. Trochę będzie czyszczenia. Niepotrzebnie tutaj tych wolnych, tak? Tych starszych zarażonych. Jest tutaj tyle, bo to nie jest ani żadne wyzwanie, tak, ani nie jest to przyjemne takie bieganie i rozwalanie tych słabszych zombiaczków. Chociaż generalnie to nie, na razie tutaj to nie ma żadnego wyzwania. Wyzwanie będzie jak wejdziemy do środka. No dobra, wyczyszczone. Ale idziemy dalej. No chodź, chodź, chodź. Tu jeszcze trzeba iść zobaczyć, czy tam czegoś nie ma. Mi się wydaje, że tam skrzyneczka będzie. Chyba, że mi się tylko wydaje. No chodź tutaj. Nie słucha mnie coś ten koelus, nie chce iść. Dobra, pomożemy mu trochę wybierać cele, bo tak widzę, że się zastanawia zbyt długo nad tymi celami. Dobra, lecimy. Właśnie sprawdzonko, nagrywamy. Dobra, jedziemy dalej. No chodź, chodź. Coś mnie nie słucha ten koelus ostatnio. Każę mu klikać, to on nie idzie. Dobra, tam jeszcze jest w przejściu, ale chodźmy tutaj, zobaczmy, czy tutaj może coś jest. Tutaj jeszcze widzę ekipa. No nie, tutaj puściutko nic nie było.
Chodźmy może tutaj. Dobra, najpierw biegaczy. Aha, coś kliknąłem nie tak. Dobra. Tutaj coś widać, jakieś poruszenie już jest. A ja chyba nie w tę stronę poszedłem, chyba najpierw w drugą powinienem iść. No ale trudno się mówi. Tak mi się wydaje, że tu chyba wejście jakieś będzie z tej strony. Chyba powinienem iść najpierw w prawo, tak? Tak mnie się wydaje coś. Jeszcze tu coś biegnie. Dobra, chodźmy tutaj zobaczyć, czy się tutaj czasami jeszcze coś nie kryje. Czasami tutaj gdzieś. O, właśnie. O, właśnie. I tutaj jest ukryta skrzyneczka z apteczką. Także fajnie, bardzo fajnie. Jak już wiecie, jak oglądaliście wcześniej, z apteczką czuję się o wiele bezpieczniej, a jeszcze z granatami już w ogóle czuję się bardzo bezpiecznie. No i kolejna ekipa do sprzątnięcia. Okej, idziemy dalej. No chodź, 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 chodź. Tak, tu jest chyba jakieś wejście, tak mi się wydaje. Jakiś wyłom. No i fajnie byłoby iść w drugą stronę, tak? Generalnie. Ja chyba tak zrobię, bo może tam być, mogą tam być jakieś granatki, mogą tam być jakieś apteczki. I szkoda byłoby z tego nie korzystać, tak? Tak mi się wydawało właśnie, że tutaj, kurczę, a tutaj pewnie będzie taka niecka, będzie jedna skrzynka albo dwie i będę leciał w tym i z powrotem. No ale nic, trudno się mówi. Tak zrobimy tu oczywiście. A, tutaj sobie jeszcze pójdziemy. Ogarnijmy to może z lotu ptaka, z dalszej perspektywy. Niby to się takie małe wydaje, ale... No tak, z takiej wysokości to i Koelus jest mały. O, tutaj jest zawalone, tak. No i co tutaj będzie? A się okaże, że tutaj nie ma nic, nie? Nie, no coś tu na pewno będzie. O, tutaj jest jakaś też ekipa do sprzątnięcia. Coś tu na pewno będzie. Pytanie co i czy będzie tutaj coś, że tak powiem, godnego uwagi, wartego uwagi. Dobra. Trochę mu pomożemy, to pójdzie szybciej. Tutaj już się też po lewej stronie za ścianą robi jakaś... jakaś granda. Dobra, dobra, lecim, lecim dalej. For the humans. O, tutaj jakaś pani jeszcze się znalazła, biegaczka. No i takie klikadło, nie? Takie klikadło. Jak ktoś lubi na komórkach jakieś gry mobilne klikadła, no to proszę bardzo, mamy tutaj też klikadło. Wiem, że narzekam, wiem, że marudzę, no ale tak to niestety wygląda. No nic nie poradzę na to, że sobie twórcy wymyślili coś takiego. O, tu jeszcze jeden gościu. No i co my tu mamy? No granaty, no tak jak mówiłem, granaciki. No przydadzą się granaty na pewno. W tej misji się na pewno przydadzą granaty. No i co? No i czekamy, aż nasz Koelus się tutaj doczłapie. Gdybyśmy grali Kaliopę, no to zdecydowanie szybciej by to poszło. Ale tak jak już mówiłem, no Koelus jakoś mnie tutaj, że tak powiem, zrobił na mnie wrażenie na początku, jak grałem za pierwszym razem. Później Kaliopę chyba raz grałem, też przeszedłem kampanię Kaliopę. Kaliopę czy Kalisto? Nie wiem, jak ona się nazywa. Chyba Kaliopę. A dobra, nieistotne. No ale w każdym razie też się fajnie grało, nie powiem, że nie, tylko że męczyło mnie to, że ona kilka razy musi tam tych zombiaków, kilka razy w tych zombiaków musi strzelić w tych zwykłych, a tutaj pam, pam i cała grupka dwóch czy trzech zombiaków
schodzi na jeden wystrzał, nie? To jest takie czuć moc, o tak można powiedzieć, że czuć moc, tak? Nie wiem, może jest jakiś fajny build na przykład na tą panią, że też czuć moc, że tak powiem. Dobra. Tutaj trzeba uważać, żeby się czasami w któryś z tych cel nie zablokować i nie zginąć głupio. Też trzeba przeszukiwać te cele, bo tu gdzieś coś może leżeć na przykład. Nie pamiętam, czy tutaj kiedyś, czy jest taka możliwość, czy... Ale w każdym razie, no widać, że jest tutaj potencjał na ukrycie jakichś wartościowych przedmiotów, tak? Także trzeba się tutaj troszeczkę pilnować. O, tutaj lecą z tej strony. No, dyrektorków na raz bierze, także jest spoko. No i jest elegancko, tak? No, oni sobie tutaj po jakimś takimi mniejszymi grupkami jak biegną, to jest ok. Gorzej, jakiś się tutaj za dużo pojawi, na przykład z trzech celów równocześnie, a jest ich tutaj mnóstwo, a będzie ich jeszcze więcej. Dobra, ok. No widzę, że nie jest na razie źle. Można byłoby się udać tutaj, w tę stronę. O, z tej strony już też lecą, dobrze. Zabijamy tych, patrzymy z góry, czy tutaj czasami ktoś się nie ożywił. Nie ożywił, tak? No nie, niezbyt fortunnie to zabrzmiało. Dobra, lecimy tutaj w lewo. Idziemy sobie tutaj po to. O, mamy kolejne granaty. Teraz tak, pytanie, czy tutaj coś jest. Tu na przykład w tej pralce, jak ja tu mówię, mogłoby coś być. Dobra, lecimy. Właśnie, może ktoś wytłumaczy mi, co to może być, nie? Za urządzenie dziwne. O, tutaj coś leży sobie. Co to może być za urządzenie według was, nie? To, o właśnie, tutaj jest coś takiego. Co to za sprzęt? Bo mnie to wygląda na pralkę, nie? No fajnie, że też można przez to strzelać, więc tutaj można się zbunkrować fajnie i nawalać z dystansu. Tylko mówię, nie, chodź tutaj. Tutaj już chyba nic nie ma. Tylko mówię, no trzeba uważać, żeby się gdzieś tutaj nie przyblokować. Dobra, jeszcze tą tutaj rozwalimy i idziemy dalej. No będzie tutaj tych zombiaczków, nie? Będzie ich sporo, ale będziemy mieli za chwilkę lucyferów. Znaczy za chwilkę, no jeszcze trochę, jeszcze trzeba do nich tam dotrzeć. Dobra, chodźcie może tutaj. O, tutaj może być też ich troszeczkę. Tutaj jeszcze są, także trzeba uważać. O, już się uruchomili. Ale tak jak widzicie, pojedynczo, czy tam góra po dwóch. O, tutaj już ekipa idzie, lepsza. Ale sobie radzimy, jak widzę. Tu jakaś buteleczka, ale widać, że chyba pusta. Bo nie można tego podnieść. No tak, po kolei, panowie. Takie jest. Każdy dostanie po bombce. Nie macie się co śpieszyć, tak? Tak jest. To mi się podoba. O, tutaj dwóch pękło. To mi się też podoba. No i po kolei tak, jedna pani, drugi pan, trzeci pan, czwarty pan, następny pan, tak jest. Sprawnie to idzie, nie powiem, nie to co w polskich urzędach. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio byłem paszporty wyrabiać, to tak można by powiedzieć, że wszedłem 5 minut i wyszedłem, bo aż normalnie byłem w szoku, nie? Także też nie można narzekać też na wszystko. Dobra, lecimy dalej. Chciałbym wejść najpierw, chciałbym sobie po to iść i po to. A nie, tutaj już nie ma. Gdzie to było? A gdzieś było chyba, tak?
czy nie, czy mi się wydawało. A tutaj właśnie, a widzicie, już bym zapomniał, nie? Już bym szukał. Już bym szukał, dobra, trzeba to pamiętać o tym. Lecimy teraz najpierw z tymi zombiaczkami, żeby nas tutaj nie dziabło. No tu jest ich sporo, nie? Tutaj będzie klikania. Ale chciałbym ich troszeczkę tutaj pozastrzeliwać. Oho. No to się trochę ich tu zebrało, ale daliśmy radę, dobra. Okej, ja idę tam do góry po tą pralkę, że tak jak ja to mówię, bo później zapomnę i będę szukał, nie? Okej, no właśnie, tych 30 by mi zabrakło, nie? Tutaj nic nie ma, tutaj coś jest. Chodźmy, może tutaj się przejdźmy. Tutaj jeszcze jest ekipa jakaś mała chyba. Dobra, no i będzie gitarka. Co tu mamy? Dwa granaty, pięknie. 6 granatów już mamy, super sprawa. I jedna apteczka, z której na razie jeszcze nie ma sensu korzystać, bo jesteśmy, że tak powiem, pełni. Dobra, chodźmy sobie z tej strony. Tutaj trzeba wybrać, którą stronę, bo zaraz będą lecieć z dwóch. O, już tam usłyszała jakaś pani. Dobra, no i pięknie, no i pięknie. Tu jeszcze jakaś pani jest. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj jest jeszcze jeden pan i idziemy tutaj. Dobra, widzę, że tutaj pralka. Tutaj skrzynka. Chodźmy do skrzynki, chodźmy do pralki. O, dwie apteczki, super. Kolejne 30, dobra, chodźmy tutaj. Tutaj mamy pralkę. No i tutaj już jest wszystko wyczyszczone elegancko. Dobra. Tutaj jeszcze widzę, pralka jest, no i wszystko elegancko jest wyczyszczone, tak? 30, tutaj pewnie kolejne 30. No i przejdziemy się tutaj zobaczyć, tutaj mamy też pomieszczenie. No i wtedy tutaj, w tę stronę, tak? Ok, plus 30, dobra, chodźmy najpierw tutaj, zobaczymy, co się tutaj kryje. Tutaj nie jest nic napisane, co to jest. Tutaj chyba były, tak, tu są prysznice, widzę. Aha, no dobra, no i tutaj właśnie przyda się granacik, bam. No, dziabnął, dziabnął, coś tam dziabnęło. O, tutaj mamy jakiś, tutaj jest jeszcze łepek jakiś, no i wyszło całkiem fajnie. Ale tutaj chyba tylko to jest, nic więcej, co? Chyba nic tutaj nie ma więcej, tak mi się wydaje. Nie, najwyżej się wrócimy, dobra. No to idziemy tutaj. Czy tutaj nie było czasami kuchni? Kantyna, tak. Uwaga, ze względu na braki w dostawach żywności jest wzbogacona trocinami. No super, nie? Smacznego. O, dobra, tutaj też widzę, ich troszeczkę jest. Ale są tutaj worki, także będą spowalniały tych tutaj naszych niemilców. Dobra, lecimy tutaj, tylko żeby ich nie było tutaj za dużo naraz. Bo widzę, że się towarzystwo uruchomiło całkiem pokaźną ekipą. Aha. Dobra, trzeba się troszeczkę... Trzeba troszeczkę ucieknąć. No tutaj nie, bo może nas spotkać coś niemiłego. No dobra, chyba opanowaliśmy sytuację. Chyba opanowaliśmy sytuację, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tutaj mamy już praktycznie wyczyszczone. Dobra. Chodź tu, Koelusie, chodź tu. 164. No coś tam nas dziabnęło, ale to jest taki, że tak powiem, rany powierzchowne. Dobra, tu jeszcze leci dwóch. Dobra, idziemy, nie ma tutaj sensu czekać. Myślę, że tutaj główna ekipa to przyleciała. I została przez nas wyczyszczona. Tutaj coś jest, widzę.
Dobra, jeszcze tych to się nimi zajmiemy od razu. Tutaj trzeba to zebrać, bo zapomnę. No i właśnie tutaj może, tutaj mogę coś pominąć, nie? Tutaj raczej nie. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Trzeba to dobrze przeszukać. Tutaj coś jest i tutaj coś jest. Tutaj i tutaj. Czy coś jeszcze? Czy gdzieś tutaj coś jeszcze się świeci? Coś jeszcze mruga? Chyba nie. Chyba już jest wszystko, tak mi się wydaje. Dobra, idźmy dalej. Nie ma sensu tutaj. O, tutaj coś widzę. Nie, tu nic nie ma. Dobra. Czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie widzę. Tutaj nic nie widzę. Tutaj też nic nie widzę. Tutaj jest apteczka. Tutaj nic nie ma. To wszystko jest już opróżnione. Tutaj też nic nie ma. Także chyba zostaje nam tutaj to pomieszczenie jeszcze tylko do przeszukania. Dobra. No i dobra, chodźmy tutaj. Tutaj chyba trzy skrzynki, czy dwie są? Sprawdźmy to. Jedna, chyba dwie skrzyneczki. Nic więcej tu raczej nie ma. Okej, okay, wszystko jest okej. Okay. No dobra, chodźmy jeszcze po tą apteczkę. Trzy apteczki, to już jest spoko. Mam nadzieję, że tutaj nic nie pominąłem. Mam ogromną nadzieję, że tu nic nie pominąłem, bo tutaj jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można coś pominąć. No dobra, idziemy sobie w takim razie chyba już uwolnić tych lucyferów. Pójdziemy tutaj i w prawo chyba będzie korytarz. Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj nic nie ma. Tak, chodźmy sobie może najpierw tutaj, przeczytajmy co tu jest. Sinkpatioti, co? Aha, dobra. Uwaga, w celu opanowania zarazy więźniowie zostali przeniesieni na zewnątrz. Drzwi mają pozostać zamknięte. Aha, dobra. Czy jest coś tutaj? Jest coś tutaj, więc muszę iść niestety. Ale to ogarnąć. Dobra, dobra. Tu już nic. Tu już nic nie chcę. Idziemy w tę stronę w takim razie. Chodźmy, chodźmy tutaj. Granatów nie będę na to zużywał. Wiem, że mam jeszcze 5, ale one przydadzą się później, a na tych zombiaczków to nie ma sensu ich tutaj marnować. Tutaj nic się złego mi wydarzyć nie może, no chyba, że popełnię jakąś głupotę i na przykład wejdę w międzytowarzystwo. Ale to się chyba raczej nie zdarzy. Aż taki głupi to nie jestem. Dobra, lecimy z nimi. Na szybkiego. No z lucyferkami to tutaj będzie szło, że tak powiem, błyskawicznie. Okej. No i to już jest końcóweczka. Już koledzy się wykruszyli. Tutaj będzie cały czas wyłazić z tego, ale to na to nic nie poradzimy. Tutaj coś jest. O, tutaj jest ekipa, ale to najpierw sobie pójdę tutaj. O właśnie, po tych państwa. Przy wejściu do zakładu odnajdujesz zaginione lucyfery. Wygląda na to, że ukrywały się tutaj od jakiegoś czasu, czekając na pomoc. Znalazłeś nas, nareszcie. Czas wynosić się z tego więzienia, ale zanim to zrobimy, to przyznam, że płonie we mnie chęć, aby spalić tę zarazę. Na co czekamy? No na nic, sprawdzę jeszcze tutaj, czy coś jest. A widzę, że jest. Tutaj w szafce nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dobra, chodźmy zobaczyć, co jest tutaj. Izba chorych. Uwaga, podczas leczenia więźniowie muszą być skuci kajdankami. Dobra. Aha, ich jeszcze muszę przejąć, tak? O właśnie, coś takiego. I teraz są zieleni. Dobra, chodźcie tutaj. Tutaj trzeba uważać na tych lucyferów, z tego względu, że oni mogą też nas ranić, więc trzeba stać za nimi. O, ale zobaczcie, jak to szybko idzie, nie? O właśnie, tutaj trzeba się kawałek odsunąć, bo ten pan może tutaj zrobić małe czyszczonko. O, tutaj lecą, dobra.
Dobra, tutaj jest ok, to chodźmy może ty tutaj, a ty sobie tutaj pozbierasz. Coś tu jest ciekawego. Apteczki, ale mam apteczek, co? 5 apteczek. A on sobie tu poradzi, ale weźmy tutaj jeszcze tego kolegę mu do pomocy. Dobra, czy my tutaj coś mamy? Tak, tutaj jest coś, ta szafka. Tutaj nic nie ma. Dobra, wy sobie tam wyczyśćcie. Proszę, zobaczcie, jak to ładnie idzie. Dobra, tutaj jest wszystko ok. Aha. Chodź, Kuoelus. Wychodźcie tutaj. Ty może tędy się przejdź i sobie idziemy tutaj zbierać. A, tu jeszcze jest ekipa. Aha, bo oni stąd będą wychodzili. Dobra. To lecimy, że tak powiem, na dwa baty. Dwóch tutaj i Koelus tutaj będzie sprzątał, zbierał. Stąd nie ma sensu, bo tu będą wyłazić, czyli tu jest pozbierane. Ok, idziemy tutaj. Nasi przyjaciele idą do przodu, a ja sobie zbiorę tutaj może jeszcze coś. O. No, tutaj się im nic raczej stać nie może. Nie, ja wiem, że on trochę tutaj stracił tego życia, ale to jest jeszcze nic. Mamy w końcu 5 apteczek, tak? Dobra, wezmę sobie ciebie pod jedyneczkę, was pod dwójeczkę. No i idziemy, nie? No i proszę, jak to fajnie wygląda. Jakie to jest miłe i przyjemne, nie? Taka masowa eksterminacja. Ale zaraz zobaczycie coś fajniejszego jeszcze. Tylko pozbędziemy się tutaj tej ekipki. No i zaraz zobaczycie, po co mi była, jak to się mówi, ta, po co mi były granaty. O właśnie, chodźcie tutaj, a wychodźcie tutaj. Trzymaj pozycję i lecimy. Dobra, jeden granacik sobie rzucimy tutaj. No i dalej już będzie tylko palonko, tak? No piękna sprawa. Dobra, 4 granaty sobie zostawimy. Z tymi lucyferami to, no to się w zasadzie niczego tutaj nie obawiamy, tak? Lucyferki wchodzą i załatwiają sprawę. 2 lucyferów. Ja nie wiem, czy ja nie robię czasami błędu, że na przykład w kampaniach nie korzystam z tych lucyferów. Myślę, że oni byliby dobrzy, mogliby być dobrzy do czyszczenia mapy, nie? Jeśli kiedyś korzystaliście z ich tutaj... Oho, tutaj się robi troszeczkę niebezpiecznie. Dobra, chodźmy trochę do tyłu. Rzucę może tutaj jeszcze jeden granacik. Może z apteczki skorzystam. No i piękna sprawa, nie? I jest palonko. No i jest palonko. Jeszcze tutaj lecą jeszcze, no ale cóż, zaraz się skończą. No tutaj wyłażą troszeczkę, jak widać na minimapie, tak, cały czas z tych pomieszczeń. Dobra, chyba koniec grilla. Lecimy dalej. O, jeszcze nie jest taki koniec grilla. Jeszcze nie jest taki koniec grilla, jeszcze jest tutaj spora ekipa. Ale pięknie to wygląda, nie? Pięknie to wygląda. Oni dostają minimalne obrażenia, można by powiedzieć. Ale chyba jeszcze... oprócz lucyferów to trzeba byłoby mieć jakąś ekipę tutaj do zwalczania tałatajstwa, bo widzę, że dochodzą do nich.
Ale taka ekipa dwóch lucyferów i tak gdzie z 10 żołnierzy? Dobra, chodźmy tutaj. Dobra, wychodźcie sobie tutaj, a ja sobie Koelusem pozbieram, co tu jest ciekawego. Tutaj, tutaj, tutaj. A wychodźcie może sobie w tę stronę bardziej. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Tutaj coś, tutaj coś. Tutaj coś do ubicia. No i jak to wygląda? No i tutaj jeszcze. Okej, oni sobie tutaj na razie radzą. Wy sobie tutaj myślę, że poradzicie. Oj, pięknie to wygląda, naprawdę cudnie. Tylko trzeba uważać na naszego tutaj... Na naszego tutaj ludzka, tego pierwszego tutaj, żeby go nie stracić. Weźmy na razie go, o, coś takiego. No i piękna sprawa, piękna sprawa. Dobra, idziemy dalej. To pomyślcie teraz, ile byśmy musieli tu, w tej misji tutaj ślęczeć, nie? Jeżeli w ogóle byłoby to możliwe, ślęczeć i wyciągać po troszku, tak? I ich tutaj niszczyć, no to by była katorga. A tak, mały grillek i po sprawie, nie? Dobra, okej, dobra, tutaj już jest wszystko. Chodźcie może tutaj, a ja sobie Koelusem pozbieram. Chociaż w sumie, czy oni byliby tacy dobrzy do, że tak powiem, czyszczenia mapy, no są dosyć wolni, nie? To by był ich minus. Ale szybko by zombiaków czyścili, nie? No to jest jakiś pomysł, trzeba byłoby to przetestować. Może w jakiejś misji takiej zwykłej, nie w kampanii, tylko w takiej zwykłej misji w trybie survivalu sobie to przetestuję, jakby to wyglądało, jakby to wyglądała ta sprawa z tymi z lucyferkami. Dobra, kolejne dwa granaty. Znowu mamy ich 5. Silent, dobra, 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 już się tam nie podniecajcie. A, i to był błąd. Oni powinni wejść tutaj pierwsi i otworzyć. Dobra, chodźmy tędy. No dobra, ale wy się obydwoje tutaj... O, właśnie, pięknie. Dyrektorzy też widzę, że płoną ładnie. Garniturki też płoną. Dobra, czy tu coś w ogóle jest? Chyba nic tu nie ma, tak mi się wydaje. Wejdźmy jeszcze kawałeczek. Nie, tutaj jest pomieszczenie, że tak powiem, do pominięcia. Chociaż oczywiście wy nie pomijajcie, jak będziecie grali, bo różnie bywa. Może się na przykład tutaj coś pojawić, tak? Wtedy będziecie mnie wyzywać, że a, ten tutaj mówił, że można pominąć. A ja tutaj miałem, szukałem 3 godziny. A to było w tym pomieszczeniu, do którego nie kazał wchodzić. Dobra, czy coś tutaj? Nie, tutaj też nic nie ma. Nie, wy macie iść tutaj. Ashes to ashes. O, pięknie. O, ale będzie palonko. No, piękna sprawa. Były zombiaki, nie ma zombiaczków. Dobra, czy coś tutaj? Tutaj nic nie ma. Okej, idziemy do następnego pomieszczenia. Tutaj, o, grubasek. A, poradzimy sobie z grubaskiem też. Czy tutaj coś jest? Tak, tutaj jest w tym, w szafce. A wy sobie może idźcie tutaj już otworzyć. Tutaj też, a, tutaj też coś jest, fajnie. Dobra, idziemy. Tutaj już nic nie ma. No dobra, to wy możecie sobie iść tutaj. No, otwórzcie to. Dobra, tutaj zbieramy, idziemy za kolegami, tutaj nic nie ma, dobra, no to wy idźcie sobie, a ja będę szedł sobie za wami. Dobra, palonko mamy następne.
ale idźcie trochę do przodu. Przejdziecie tutaj, wyjdziecie stąd, czy nie? Czy po prostu... Czy się zablokowaliście? Dobra, chodźcie tutaj może, o. Dobra. Zrobimy tak, wy sobie pójdziecie tu, a ja sobie pójdę tu. Bo z tego co ja wiem, to tutaj nic ciekawego nie będzie. W sensie będzie coś ciekawego, ale nie będzie tutaj jakby problemu z zombiaczkami. Idziemy, że tak powiem, na dwa baty, to będzie o wiele szybciej. No, tutaj coś jest, ale tu, tak jak mówiłem, niczego takiego trudnego nie ma. Dobra. O, jeszcze dwa granaty, super. To będziemy mieli tutaj do rzucania. Dobra, Coelus tutaj za chwilę do nas dotrze. Okej, lecimy sobie w tę stronę. Coelus idzie czy nie idzie? Idzie Coelus. Ashes to Ashes. Dobra, lecimy sobie tutaj. Chodźmy może z tej strony zobaczyć, czy tutaj jeszcze coś się kryje. Nie, tu już się nic nie kryje. Chodź tu Coelus, chodź tu, przeczytaj co tu jest. Bo to jest chyba ostatnie pomieszczenie. Biura kierownicze, uwaga, strefa kwarantanny. Dyrektor wskazuje objawy, wykazuje objawy zarażenia. Okej. Okej, no to lecimy. Granaty, lucyferki. O, ależ piękna sprawa, nie? Dobra, będzie czym rzucać i będzie w co rzucać przede wszystkim. Pięknie. Chyba mi za dużo granatów zostało na koniec. Wbijamy, wbijamy. Tak, zdecydowanie za dużo granatów mi zostało, nie? Dobra, wychodźcie tutaj, wychodź ty, chodź tutaj. I za chwilkę będziemy rzucać granatami. O, już lecą, już lecą, już lecą. Dobra, trzeba skorzystać z tych granatów, tak? I jeszcze raz. Pięknie, pięknie to wyszło, pięknie. Dobra, wiecie co? Wy już sobie idźcie tutaj. A ja sobie tutaj poczyszczę. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie wszystko tutaj, co znajdziemy, że nie będzie trzeba tego szukać znowu. Chociaż mam pewne wątpliwości co do tych punktów Imperium. Ale może... O, to już mamy. Punkty badań już mamy. Tutaj coś jest. Aj, obawiam się, że czegoś będziemy szukać. Nie, tutaj jeszcze coś jest. Plus 30. No jak tu będzie plus 20, no to jesteśmy w domu. Oj, jest. Zdobyto wszystkie cenne obiekty dla Imperium. Elegancko. No dobra. Mamy to, lecimy. W takim razie. O, nasi koledzy już tutaj się fajnie zabawiają. Wezmę ich jeszcze, wszystkich wyleczę. Dobra, chodźcie tutaj. Nie chciałbym, żeby to mnie przysmażyło z lekrza. Dobra, niech oni sobie popolują jeszcze. A, mogą polować? A nie, oni nie mogą polować. Chyba, że w tych misjach nie można polować. Nie można im włączyć polowania. No dobra, no to lecimy tutaj w takim razie. Chyba nam tutaj już się nic nie stanie. Coś nam tam dziemnęło, ale to tam mniejsza z tym. Dobra, lecimy do wyjścia w takim wypadku. Chodźcie wy może sobie jeszcze tutaj, możecie się pobawić w palonko. A tymczasem Coelusowi klikniemy sobie tutaj, niech sobie idzie, a my się pobawimy tutaj jeszcze w troszeczkę wiaranko.
Nie wiadomo, czy Lucyfer jest maszyną, człowiekiem, czy duchem z piekieł, ale jego ogień potrafi zabić całe hordy zarażonych. Nie może strzelać przez mury, ale jest odporny na ogień. No, fajnie wyglądają lucyferki. No i mamy to. Gratulacje, pomyślcie, ukończono misję zwiadowczą, więzienie, misja zwiadowcza, ja to nazywam misją fabularną. Dlaczego? No dlatego, że zdradza jakieś tam część fabuły, tak? Na końcu są to właśnie, coś takiego, te gazetki, tak? I sobie przeczytajmy. Nowa nadzieja. Nasze wojska lądowe dają z siebie wszystko, aby powstrzymać i zwalczyć zarażonych. Niestety bez skutku. Szacuje się, że po zabiciu jednego, 10 kolejnych pojawia się w jego miejsce. Władze przekazały ludności broń osobistą, aby mogli chronić siebie i bliskich. To działanie jasno sugeruje strategię werbunku do armii. Na naukowym froncie badacze z Centrum Medycznego Gamma zaczęli eksperymentować z nowatorskimi zabiegami, aby przybliżyć się do odnalezienia leku na panoszącego się wirusa. Dr. Gage Whitney, dyrektor oddziału dziecięcego, mówi: dzięki zastosowaniu elektrowstrząsów i ultradźwięków w połączeniu z odpowiednimi dawkami promieniowania zauważyliśmy poprawę u najmłodszych pacjentów. Dr. Whitney przypisuje sukces jej kolegom z laboratorium Omikron, gdzie grupa najlepszych bioinżynierów pomyślnie zebrała pokaźną grupę żywych okazów zarażonych, którzy poddawani są obserwacjom z najwyższą dozą uwagi. Ta próba pogrupowania różnych typów zarażonych może być kluczem do stworzenia leku w najbliższej przyszłości. Laboratorium Omikron. Ciekawe, czy do niego zajrzymy. Mi się wydaje, że tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to jedna z tych misji fabularnych, tak? Okej, okay. Mamy sobie tutaj kolejny poziomik. Co my tu teraz mamy? Cel, zasięg ataku, punkty życia nie chcę, pancerz nie chcę. Jakąś szybkość bym jeszcze strzał bym chciał do niego. Szybkość ataku plus 20. Tak chyba zrobię. Czy nie? Czy jakiś pancerz wziąć? Nie, pancerz nie. Szybkość przeładowania, nie. Prędkość. Szybkość ataku wezmę sobie. No i dobra, no i co mamy tutaj? Na pewno wezmę sobie tę zaawansowaną technologię i artylerię bojową i zostaje nam 140. I teraz na co te 140 przeznaczyć? Czy iść w ten żelbet? Chyba nie, chyba to nie będzie potrzebne. Bardziej mi to chyba siła ognia będzie potrzebna. Dostawa złota plus 200 co 24 godziny, drewna. Czy bawić się w te dostawy? Chyba też nie. Podstawowe zapasy i wtedy medycyna, to chyba też nie. Bardziej chyba skupię się na sile ognia i wezmę sobie na przykład, o, żołnierz, obrażenia plus 20%, jednostka pancerz plus 5%. Aha, ale tego nie mogę, bo mam tylko 140. A może to sobie wziąć? Wieża energetyczna, zasięg ataku plus 1, zasięg widzenia plus 1. Też by było fajne. No tutaj to już troszeczkę więcej potrzebuję na to. Nadprzewodniki, wieża energetyczna, potrzebna energia minus 30. To też jest fajne i to się przyda do tych technologii. A nic, no chyba będę na razie zbierał, chyba że... Zaawansowany trening może nie, ale te stalowe turbiny chyba bym wziął może. Mógłbym mieć zaawansowany wiatrak. Chociaż nie wiem, czy to jest aż tak bardzo przydatne. To chyba bym bardziej poszedł w to. Wiatrak, produkcja energii plus 30. Bo na początku to może się przydać. Ewentualnie no, wziąłbym tą dostawę złota może. Chyba tak zrobię. Tu najemnicy... O, dodatkowa jednostka na początku misji Sniper, też fajnie. No tak się zastanawiam, dobra, wezmę sobie chyba tą dostawę złota. A pójdziemy sobie w te dostawy, może nam to coś tam da. Chociaż tą dostawę złota na początku to może być fajny boost. Dobra. Tak, na dzisiaj to wszystko. Następna misja to będzie Posiadłość Grozy, też bardzo fajna misja. Będziemy musieli rozwalić taką wielkie miasto zarażonych, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jest to też jakaś super trudna misja, ale parę razy wiem, że sprawiła mi problemy. Też trzeba uważać, podobnie jak w tej Dolinie Śmierci, na to, żeby tu jakaś większa ekipa do nas nie zawitała, szczególnie, że bardzo blisko jest właśnie ta posiadłość wielka
wielka posiadłość zombiaczków. Dobra. No cóż, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za granie razem. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Day Arbillions. Na razie, trzymajcie się. Cześć.